Od szuflady do księgarni. Pod tym hasłem młodzież szkolna Szemuckiego Gimnazjum spotkała się w bibliotece szkolnej z panem Dariuszem Pyrzem, literatem, poetą, prozaikiem, znanym także naszej społeczności lokalnej jako radnego naszej gminy. Gimnazjaliści mieli okazję do zapoznania się szerzej z twórczością poety, z genezą powstawania jego utworów. Mogli bezpośrednio rozmawiać i zadawać pytania autorowi. Dzisiejsze spotkanie myślę, że jest inspiracją dla każdego. Nie tylko taką inspiracją do zwykłej rozmowy, ale i do głębszych przemyśleń, do takiego zatrzymania na moment naszego praktycznego, pragmatycznego myślenia i zwrócenia się w stronę taką emocjonalną. Sądzę, że nie mylę się twierdząc, że również są jacyś tacy ukrywający się młodzi literaci, młodzi poeci. Więc dzisiaj z panem Dariuszem, no, jest to okazja, której nie można sobie podarować, myślę. To znaczy prześledzić z autorem drogę od momentu, kiedy dzieło zaległo w szufladzie, aż do chwili, kiedy pojawiło się na witrynie księgarni. Spotkanie z Dariuszem Pyrzem odbyło się w ramach promocji jego ostatniej książki Miłość odchodzi w sen, wiara trwa, że powróci. Jest to opowiadanie poetyckie, napisane, można powiedzieć, prozą poetycką. Problemy są związane z miłością, jak jest sam tytuł, ale przeplatają się tam sprawy związane z wysłańcami na Sybir, związane jest z ludźmi, którzy żyją w naszej gminie. Akcja jest związana z Donimierzem. W Donimierzu jest to, ta akcja toczy się około 12-14 godzin, gdzie dwoje ludzi poznaje się na nowo i zawiązuje się pewien rodzaj przyjaźni, więzi i otwierania się na siebie. Są oczywiście tajemnice, są oczywiście zwroty akcji, gdzie w międzyczasie w tych opowieściach przenosimy się na wschód, do Tybetu, do Kazachstanu, gdzie tam możemy spotkać polskich zesłańców, którzy bardzo gorliwie im pomagają w podróży. Twórczość Dariusza Pyrza jest prezentowana w audycjach radiowych w Polsce i poza granicami kraju. Wydał 4 tomiki wierszy. W moim ogrodzie, moja szuflada, między mną a tobą przestrzenie, czas kominkowych wierszy. Publikuje nie tylko wiersze, ale również opowiadania. Miłą niespodzianką dla pana Darka było to, że uczniowie podczas spotkania recytowali jego wiersze.